Siemaneczko, siemaneczko moi drodzy. Na wstępie chciałem Was serdecznie pozdrowić. W dzisiejszym odcinku wracamy do Londynu. The Guanted Fight Academy, trening MMA z bardzo dobrym trenerem, z bardzo dobrym zawodnikiem, który stoczył mnóstwo walk amatorskich. Stoczył również 10 walk zawodowych, z których wszystkie wygrał. I to otworzyło mu furtkę do takich federacji jak Bellator, UFC. Zdradzi nam również, jakiego polskiego zawodnika MMA najbardziej ceni. A więc tak sami widzicie, szykuje się bardzo fajny materiał. Jeżeli nie zostawiłeś jeszcze suba, zrób to, daj łapę w górę, wjeżdżaj na mojego Instagrama, komentuj film, bo Wasze komentarze, Wasze suby, Wasze łapy w góry potrzebne nam są do rozwoju kanału. A więc bez zbędnego przedłużania lecimy z kolejnym odcinkiem. Us! Przed chwilą poznałem koleżankę, która jest ze stylu Goju-Ryu. Prowadzi tutaj klub, również nas zaprosiła na trening. Teraz nasz tłumacz, organizator dogaduje szczegóły, kiedy moglibyśmy się zjawić, więc wszystko zaczyna się zajebiście. Lecimy z treningiem. Rozgrzeweczka z nami, teraz w parach, przechodzimy do drillu z pozycji 6-9 do bocznej za plecy, lecimy. Oczywiście z kolegą z Polski, zobaczcie w klubie w Londynie, kolega z Polski, jak na imię? Mateusz. Mateusz, czyli Mateusz ze mną będzie tutaj dzisiaj pomagał, będzie tłumaczył, będzie ze mną trenował. Okay, so I train under Brad Pickett, who is a UFC fighter. He fought in the UFC from England, London, England. And Neto, the owner of this gym, he contacted Brad Pickett for a coach to train people at this gym. And Brad, of course, because I've been training under Brad for so many years, he referred me to this gym, and then that's how the connection got made. And I've been coaching here from the old building in Southall for over two years. Płaszczyźnie trener najlepiej się czuje, stójkowo, zapaśniczo, czy jednak parterowo? Okay, so my strongest suit, I would say, is my wrestling grappling. My nickname is Airlines, because I'm known for lifting my opponents up, putting them on a flight and smashing them into the canvas. Trenerzy mówią bardzo spokojnie,
naprawdę docierają do ludzi, objaśniają bardzo fajną technikę. Nie spieszą się z niczym i to jest fajne, no nie? Objaśniają każde możliwości, co może się stać, jeżeli źle popracuję biodrem, jeżeli nie przytrzymam dystansu. I to mi się bardzo podoba. Jest spokój, dobrze objaśnione i dopiero trenowane. Czyli technikę robimy wolno, spokojnie, dbamy o wszystkie szczegóły. Zajebista robota, tak powinno być. Czy trener słyszał o jakichś jeszcze polskich zawodnikach? My favorite would always have to be, honestly, Joanna Andrzejczyk. And trenera zobaczymy w UFC. Hopefully very soon, very soon, very soon, I promise. Okej, okay, w takim razie zdrowia dużo życzymy, wytrwałości w dążeniu do sukcesów i mamy nadzieję, że będziemy mogli kibicować w Polsce tutaj trenerowi i samych sukcesów życzymy i przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Okay, dziękuję za rozmowę po karatecku. Us. Us. Dzięki. On the left hand, appeal. Wow, underhook. I said me. Technika za nami, teraz trenerowi robimy sparingi, jedna osoba z góry zaczyna, druga z dołu, czyli nie dajmy sobie zajść za plecy, walczymy z delikatnymi uderzeniami, pełna kontrola przez 3 minuty. Uc. Słuchajcie, dwie rundki sparingów, takich grapplingowych, czyli jeden zaczynał z góry, drugi z dołu, fajnie rozruszane. Mateusz, zawodnik z Polski, naprawdę fajny zawodnik, fajnie się kręci, zajebiste ruchy. A few moments later. Bardzo dobrym akcentem kończymy dzień, czyli opuszczamy Goliath Fight Gym. Kurde, jestem bardzo zadowolony, naprawdę zrobiłem dzisiaj 3 treningi. Ale te treningi były zajebiste, dla mnie zajebiście, zajebiście wartościowe. Zobaczyłem, jak kluby w Londynie trenują, prowadzą treningi, jak przyjmują zawodników. No ale jak widzi się coś nowego, to mówię, wyciąga się te pozytywy oraz te negatywy i bogatsze doświadczenie będę wracał do Polski. Zajebista robota, jestem bardzo szczęśliwy. Teraz trzeba jechać coś zjeść, lecimy do domu. Dziękuję, bye! Thank you guys. Good night. Lecimy na Londyn, jakby był Grzesio, to były towary, ale nie ma Grzesia, jest Benzy, to jest takie prawdopodobieństwo, że możemy nie trafić do domu i też będzie fajnie, no nie? Tyle, że towarów nie będzie. Co jest? Tyle, że towarów na pewno nie będzie. Tak. Chyba kurwa na nas czekają, teraz będą nas sprawdzać w walce w ulicznej Angole, dlatego musimy orientować wentyl, trzymaj ręce przy głowie, bo to ekipa twoich ulubieńców. Proszę bardzo. Słuchajcie,
słuchajcie, jest 6-7 stopni w Polsce, naprawdę rzadko widać, żeby ktoś na motocyklach jeździł, a tu jeżdżą na motocyklach. I chodzą kurwa w krótkich spodenkach i krótkich rękawach, ja nie wiem o co chodzi, a niektórzy chodzą w kurtkach zimowych i w krótkich spodenkach. Ale ogólnie jest bardzo fajnie. Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś suba na kanale, wjeżdżaj na kanał, zostaw suba, daj łapę w górę, dawaj na mojego Instagrama, bo tak jak mówimy, jest to motywacja do nagrywania jeszcze lepszych odcinków. Nie zapomnij, a my lecimy na Londyn. Os!